programu jest Śląski Związek Szachowy, organizator Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. Katowice 2020. Co to jest roszada? O to pytaliśmy w naszej zabawie szachowej. Wczoraj nagroda trafiła do Irka z Bełku, a dzisiaj do Przemka z Jastrzębia Zdroju. Halo? Dzień dobry, Małgorzata Kmieciak, Radio 90. Pojęcie roszada to wyjątkowy ruch w szachach, tak napisałeś. Zgadza się. Często stosujesz roszadę? Rzadko, bo rzadko gram teraz. Wszystko teraz, ze względu na ograniczenia, to jedynie tak online, ale to bardzo, bardzo sporadycznie. Ale może się to zmienić dzisiaj. No właśnie, zmieni się, bo dostaniesz od nas planszę do gry, dostaniesz pionki, dostaniesz kubek od Radia 90, żeby tak miło przy tej szachownicy się zrobiło. No to fajnie, fajnie, cieszę się, bardzo się cieszę. Od dawna grasz w szachy? Od dziecka, jak mnie ojciec nauczył, tak od dziecka grałem. No właśnie, dużo osób tak mówi, że jak się zaszczepi tą miłość do szachów w dzieciństwie, to potem to tak jest. Dokładnie. I się wraca do tych szachów i gra się. Dokładnie. No to też pomaga potem przy rozwoju, jakby nie było, prawda? Bo to jednak strategiczne myślenie. No i tak można powiedzieć, że jeszcze też właśnie gry strategiczne, czy to online, czy jakieś takie planszówki, to bardzo wciąga. Jeden z trenerów, który już niejednego arcymistrza w naszym regionie wychował, mówił: naucz dziecko grać w szachy, a nie musisz się martwić o jego przyszłość. Coś w tym jest, nie? Dokładnie, mądre słowa. A czy ty kogoś nauczyłeś już grać w szachy? Nie było mi dane. Na razie to tak jedynie już osoby, które znam, to już właśnie umiem grać w szachy. Aha. No ale koniecznie trzeba pałeczkę przekazywać dalej. A na pewno będzie okazja. Czym jest roszada? Mamy głos specjalistki, to arcymistrzyni Karina Cywka, znana bardziej pod panieńskim nazwiskiem Karina Szczepkowska. Wyjaśni nam, co to ta roszada jeszcze w tej godzinie. Sponsorem programu jest Śląski Związek Szachowy, organizator Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. Katowice 2020. Reklama.